Widziałem cię już parę razy. Nowi osadnicy nie cenią dobrego rzemiosła. Rzucają twe dzieła na kupę. Ale wiedziałem, czego szukać. Ślad paznokci w piachu, dziwne plamy, niespodzianki. Mówiłem, że znów się spotkamy. Nil, wciąż łapiesz zbójów? O, tak. Ostrzyłem nóż, czekając na zapach nieuchronnej walki. Nie zrozum mnie źle. Te gnoje wyjątkowo cuchną. Ale trochę paniki i desperacji nie zaszkodzi. Działa jak kadzidło. Jak ma na imię twój nóż? Po co nóż miałby mieć imię? No to nie pogadamy. Jesteś gotowa? Tylko nie myślę, że to lubię. Nie martw się. Twój sekret zabiorą do grobu. Słyszę cię. Tak myślę. No to było.
Bandyci przyprowadzili tu więźniów. Gotowi do ucieczki? Nie zostawię was tutaj. Za chwilę to otworzę. Jest tu ktoś? Co to było? Kazałem mu tylko ugryźć się. Ten sygnał wezwie posiłki, jeśli pozwolę im go wysłać. Atakują! Mam ją przed sobą! Gdzie żeś polazła, Pito? Szukajcie wszędzie, bez grymaszenia! Jak ich zobaczysz, zostaw coś dla mnie. Ej, tutaj! Nie jest dobrze, odpalić sygnał! Znalazłem! No to już po alarmie.
rady dotrzeć do alarmu. Kto wie, gdzie pobiegła? Spalił na słońcu. Naprawdę takie dziwne, że maszyny zwariowały? Król Słońce zaburzył równowagę. Mam już za dużo. Bym się znów nie spaliła na słońcu. Jakaś dziewczyna z Oseramów zgłosiła się do pracy w straży. Zdumiewające.
wyjeżdżać. Nawet jeśli była Dorobkiewiczem z Oseramów. Ale nie tak jak Czarnogon. Jedna z tych. Pamiętasz, jak ci krew huczała w uszach? Jeszcze zacznie dzwonić. W ciszy. To zew walki. Twe najgłębsze pragnienia. Lub wołanie o pomoc. Nie walcz z tym. Jasne. Więc byłeś żołnierzem. Walczyłeś Skardża? Dla nich, przeciw nim. Imperium zawsze jest na wojnie. Nie można wybrzydzać. Nowy król Awad widział to inaczej. Zaczął ścigać zbrodnie wojenne. Tak jakby wojna nie była zbrodnią. Ale podniosłem rękę i się zgłosiłem. Zgłosiłeś się do śledztwa? Nie, zgłosiłem się do wyznania. Po co tracić czas na jakieś głupie śledztwa? Wysłali mnie do Słonecznej Skały na 2 lata. Uczciwa cena. Znalazłeś już nowego partnera? A ty nim nie jesteś? Podążam własnymi drogami, Neil. One zaś prowadzą znów do bandytów. Mnie wszystko jedno, przecież nie mówię o weselu Karja. Nie jestem sam, kiedy kogo zabić mam. Jakich czynów się dopuściłeś, Neil? Akceptowalnych w tych okolicznościach. Ciekawe dla kogo? Nie ja decyduję. Powiedzmy, że reguły gry mi odpowiadały. Bo reguły są ważne. Struktura. Klatka. Inaczej. Znasz te miejsca, puste miejsca, gdzie żyli ludzie, a teraz to tylko dziura na mapie? Niewykluczone, że kiedyś tam byłem. Wysłali cię do skały na 2 lata? To kolejny rytuał Karja? Nie, nie. Słoneczna Skała to więzienie na południe od Południka i od wodozbioru. Nowy król Słońce wierzy w resocjalizację. Ja też. W gorącej celi, z kamienia, w ciemnicy, nauczyłem się skupiać na tym, co dla mnie ważne. Czas iść naprzód. Krótkie spotkanie dla nas, a dla nich koniec. I tak prowadzili plugawy żywot.
To się przyda. Słońce, zwycięstwo jest nasze. Strata czasu. W zeszłym tygodniu było lepsze. Widziałam lepsze. Widziałam to już 4 razy.
poniżej ich poziomu. Uwielbiam ten fragment. O, to niezłe. Dobrze, że się zatrzymałam. Dobrze, że się zatrzymałem. Te są przydatne, choć gorzkie. Żar wdziera się wszędzie.
dawnej apokalipsy, dzień 9. Właśnie rozbijałem namiot, kiedy zadzwonił Wyatt. Przyjechałem tak szybko, jak się dało, ale zapadłaś już w śpiączkę. Nie dane nam było się pożegnać. Znalezisko.
lepiej nie będzie. Thank you.
Dokończ swoje sprawy tutaj i zmiataj cudzoziemką. Wiem, że nie zrobiłaś tego dla nas, ale dzięki ci za wypędzenie bandytów. Tylko bez paniki. Thank you.
No i znów to samo. Przyrządzę ją później.